Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Cię do obejrzenia odcinku o protokole, o projekcie Algorand. Przyjrzymy się temu, co tak naprawdę na tym Algorandzie można zrobić i jak to, co oferuje w tym momencie dla programistów, dla deweloperów, rokuje na przyszłość tego projektu. Także zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia i do wysłuchania tego odcinka. Ten film chciałbym potraktować jako wstęp właśnie do omówienia możliwości tego protokołu. Wydaje mi się on już na tyle dojrzały, że po prostu można podjąć się zbudowania jakiegoś ciekawego projektu na Algorandzie i zobaczymy, czy finalnie właśnie dojdziemy do tego etapu. Jednak, żeby myśleć o budowaniu jakiegokolwiek projektu na wybranej infrastrukturze, no w tym przypadku na projekcie opartym o blockchain na Algorandzie, musimy przede wszystkim wiedzieć, jakie możliwości ten projekt, tutaj ta dana infrastruktura posiada, żebyśmy mogli ocenić, czy spełni on wymagania co do naszego projektu, który chcemy na to oprzeć. Tutaj zawartość tego filmu będzie może bardziej kierowana do osób takich właśnie budujących różne rozwiązania, jednak osoby zainteresowane samą użytecznością i wartością tokenu Algo z pewnością znajdą coś dla siebie, zwłaszcza jeśli jesteś taką osobą i masz takie podejście bardziej długoterminowe co do konkretnych projektów. Oczywiście cały szereg filmów o Algorandzie znajdziecie również u Andrzeja z Dziennej Dawki Dyskomfortu. Andrzej tam przedstawia oczywiście w bardzo dobry sposób całą wizję, całe pochodzenie projektu, to do czego on dąży, to w jaki sposób i przez kogo jest stworzony. Ja tutaj będę się bardziej skupiał na tym, w jaki sposób tak naprawdę wykorzystać to, co tutaj jest zrobione, co możemy z tego protokołu wyciągnąć i w jaki sposób możliwe będzie zbudowanie czegoś faktycznie fajnego i czy w ogóle tak naprawdę będzie możliwe. W tym filmie poświęcę trochę czasu tak naprawdę trzem aspektom. Pierwszy z nich to będą asety, czyli twory takie odzwierciedlające konkretne obiekty ze świata rzeczywistego na blockchainie. Następnie omówię sprawy związane z Atomic Transfers i przedstawię możliwości, jakie ma za sobą tworzenie smart kontraktów właśnie na Algorandzie. Także może takie rozpoczęcie trochę nietypowe, jednak według mnie istotne z tego względu, aby właśnie ocenić tak naprawdę, jakie platforma daje możliwości deweloperom, przede wszystkim czy ta platforma jest tak zwana developer first, bo wiadomo, że przede wszystkim to programiści muszą chcieć na tym coś budować. Dopiero później pojawiają się jakieś tam zapotrzebowania, wymagania biznesowe, bo jeśli nie będzie kogoś, kto będzie w stanie na tym zrealizować konkretną funkcjonalność, to tak naprawdę wymagania tak zwanego biznesu będą przeniesione na inne rozwiązanie. To wszystko jest bardzo, bardzo jeszcze młode, bardzo nowe. Także myślę, że jak najbardziej warto tym potencjalnym konkurentem dla Ethereum się zapoznać. Także może najpierw te asety. Tutaj mamy do czynienia z czymś takim jak Algorand Standard Assets i to jest odpowiednik standardu ERC z Ethereum, czyli jest to nazwa ogólna dla standardu, który jest wykorzystywany do tworzenia fungible czy non-fungible asetów właśnie na
Algorandzie. Tutaj znane są pojęcia NFT czy FT z Ethereum, czyli non-fungible tokens. Tutaj mamy po prostu zamiast tokens mamy nazwę asset. I te non-fungible assety to będą unikalne, jednorodne, niepodzielne elementy, obiekty odzwierciedlające na przykład w rzeczywistości obraz, jakiś przedmiot fizyczny, udział w jakimś na przykład budynku, czy też na przykład można tutaj na Algorandzie tworzyć fungible assety, czyli na przykład stablecoiny, czy też jakieś własne asety będące czymś w rodzaju tokenów na projekcie, na protokole Ethereum. Także tu pod względem tych właśnie asetów, tych zasobów można tak naprawdę zrobić wszystko to, co na Ethereum. Mamy możliwość jak najbardziej tworzenia zasobów, asetów niejednorodnych, niepodzielnych, niepowtarzalnych, czyli non-fungible, jak i wymiennych między sobą, powtarzalnych, podzielnych, takich jak na przykład stablecoiny, czy takich jak na przykład różne, nie wiem, punkty lojalnościowe i tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o samą możliwość tworzenia asetów, warto by było, aby było dokładnie opisane po stronie protokołu, w jaki sposób można to zrobić. Tutaj Algorand oczywiście ma bardzo dobrą dokumentację, dlatego też zdecydowałem się poświęcić trochę czasu na ten projekt i myślę, że to również jest ważna cecha tego, co warto brać pod uwagę, w jaki sposób realizując ten własny research w obrębie danego protokołu. Z ciekawych kwestii związanych z asetami, tutaj jest sprawa bardzo interesująca w odróżnieniu do na przykład Ethereum. Aby móc otrzymać na dany adres, na dane konto tak naprawdę jakiś aset, jakiś rodzaj asetu, musimy najpierw wyrazić takie jakby zapotrzebowanie. Czyli nie będzie tej możliwości takiego fludu tokenów różnej maści, jak to ma na przykład miejsce na Ethereum, gdzie na adresy tak zwanych whale są przelewane różne scam tokeny tylko po to, aby ludzie nabierali się po prostu obserwując te adresy, że o, ten adres nabył taki token, to pewnie będzie on dużo warty. A tak naprawdę jest to rozprowadzane, jest to propagowane przez skamerów stojących za tymi właśnie fałszywymi tokenami. Oczywiście każdy aset na Algorandzie posiada zdefiniowane obligatoryjne i opcjonalne parametry. Jest to również kwestia znana nam z Ethereum, czyli tutaj mamy twórcę, nazwę, jednostkę, ten total, tak, liczba, tak naprawdę ile tych asetów powinno być, jaka jest wartość ich, jak to jest reprezentowane, ile liczb po przecinku, czyli na ile części ten dany aset może być podzielony w przypadku fungible asetów oraz jeszcze kilka innych ciekawych parametrów związanych właśnie z adresami. Tutaj mamy coś takiego jak manager address, czyli adres, którego właściciel autoryzuje transakcje, umożliwiając na przykład w jakiś sposób, oczywiście tylko do odpowiedniego poziomu, rekonfigurację takiego asetu, jak i jego zniszczenie, czyli coś w stylu self-destruct znanego z Ethereum. I tak naprawdę tutaj ustawienie tego adresu na puste pole, na pustą wartość doprowadzi do tego, że nikt tym asetem, czy tym fungible, czy non-fungible asetem nie będzie mógł już w żaden sposób zarządzać. W Ethereum jest to często robione poprzez tak zwane palenie kluczy, czyli po prostu przesyłanie na ten adres 0x0 uprawnień do sterowania tym tokenem. Także to jest odpowiednik tego. Następnie jest możliwość zdefiniowania tak zwanego rezerwowego adresu, czyli możemy przenieść tą funkcjonalność manager address na reserve address.
w ten sposób tworząc tak zwane bezpieczne konto, czyli z mniejszymi uprawnieniami, jednak dające możliwość również zarządzania takim asetem. I to jest dobry standard znany chociażby z bezpieczeństwa, gdzie dobrą praktyką jest nie operowanie, nie działanie na koncie typowo administracyjnym, tylko operowanie na koncie z mniejszymi uprawnieniami, a w razie potrzeby przeskakiwanie na te wyższe uprawnienia. Kolejny taki trzeci adres z czterech, który możemy definiować w obrębie danego asetu, to jest tak zwany freeze adres i to jest również ciekawa sprawa, która również ma pewne przeniesienie na Ethereum. Jest to adres, który pozwala zamrażać czy odmrażać tak naprawdę możliwość wymiany tych specyficznych asetów. Jak tutaj jest opisywane właśnie w dokumentacji, może to być wykorzystywane przez wszelkiego rodzaju mechanizmy KYC czy AML i w zależności na przykład od tego, czy dane konto w obrębie tego asetu będzie uprawnione chociażby do jego otrzymywania, czy na przykład do handlu, ta wartość będzie ustawiana przez adres ustawiony właśnie jako freeze adres. Także to też jest niezwykle ciekawe i pewnie będzie często brane pod uwagę w przypadku na przykład zdecentralizowanych giełd, wytwarzanych tokenów, asetów na Algorandzie, żeby zweryfikować, czy tym danym tokenem będziemy mogli wymieniać się, będziemy mogli handlować właśnie na zdecentralizowanych giełdach opartych o Algorand. I czwarty adres w obrębie danego asetu możliwy do zdefiniowania to jest tak zwany clawback adres. I tutaj clawback jest to pojęcie znane głównie ze świata finansów, czyli pozwala ono na tak naprawdę odbiór wartości już komuś przyznanej. I często jest to realizowane w firmach, ponieważ jak się okazuje z psychologicznego punktu widzenia bardziej działa na człowieka to, kiedy mu się coś zabierze, niż to, kiedy mu się czegoś nie da. I w tym przypadku, jeśli ktoś dostanie określoną liczbę asetów, tej tokenów, to po prostu taki clawback może umożliwiać, że z danego adresu część tych tokenów może być zabrana, na przykład w przypadku niewywiązania się z jakiejś umowy finansowej czy z jakiegoś po prostu bardziej prostszego przypadku. I tutaj definiując taki adres będzie po prostu, jest w zasadzie możliwość definiowania takiej funkcjonalności. Czyli podpisując z kimś jakąś cyfrową umowę opartą o blockchainie, transferując mu środki, możemy zdefiniować clawback adres, na który po prostu część przyznanych już środków zostanie zwrócona w przypadku jakiegoś nadużycia ze strony naszego kontrahenta. I tutaj, co ciekawe, aby to wszystko tak naprawdę robić, wprowadzać na blockchain te asety, potrzebna jest dokumentacja. I tutaj się okazuje, przynajmniej według mojej opinii, dokumentacja na stronie Algorandu jest wystarczająca. Obejmuje wszystkie podstawowe kwestie. Tutaj nie ma co ukrywać, że ona nie będzie opisywała każdego przypadku użycia, bo bądźmy szczerzy, programowanie polega tak naprawdę na odkrywaniu i rozwiązywaniu ciągle nowych problemów. Dlatego tutaj mamy takie podstawy, na których możemy bazować dalej, oczywiście tworząc kolejne przypadki użycia, kolejne projekty. Także tutaj osoby chcące zacząć tą pracę jak najbardziej mają możliwość przejrzenia dokumentacji, sprawdzenia w jaki sposób tworzyć ten aset, modyfikować go, w jaki sposób właśnie zgłosić zapotrzebowanie na dany aset, w jaki sposób transferować aset, przesyłać aset pomiędzy kontami, w jaki sposób można ten aset zamrozić, czy też z powrotem odmrozić go lub nawet zniszczyć. Oczywiście również jest możliwość spojrzenia na kod źródłowy w kilku językach. Jest tutaj najpopularniejszy JavaScript. Mamy też również możliwość przejrzenia tego w Pythonie, w Javie, w języku Go
czy też po prostu z linii command, instalując toola od Algorandu nazywanego Golem. Kolejna sprawa to będą Atomic Transfers. Tutaj tak jak jeszcze raz przypomnę, mamy asety, mamy Atomic Transfer i mamy smart kontrakty i są to funkcjonalności całego protokołu oparte na pierwszej warstwie. Tutaj Atomic Transfers tak naprawdę również może nie jest to nic nowego, jest to pojęcie znane już wcześniej z baz danych, gdzie po prostu istnieje zdefiniowane pojęcie operacji atomowych, czyli to są takie operacje, które albo się wykonują w całości, albo się nie wykonują wcale. Nie ma tej możliwości, żeby na przykład wykonała się taka operacja częściowo, albo w przypadku, gdy one są połączone w grupę operacji, te wszystkie operacje z takiej grupy muszą się wykonać. Nie może się wykonać tylko jedna, a jedna się nie wykonać. W takiej sytuacji również to cała operacja zostanie odwołana. I tutaj te właśnie transakcje są pakowane w tak zwane transfery, dlatego tutaj często porównując ze sobą protokoły, dużo osób licytuje się, że tu jest tyle transakcji, tu jest tyle transferów na sekundę i tak dalej. Natomiast żeby mieć pełny obraz, co to tak naprawdę znaczy, trzeba wejść trochę głębiej i zrozumieć, co na danym protokole jest zdefiniowane jako transfer, a co jako transakcja. Tutaj na przykład w Algorandzie widzimy, że ten transfer może zawierać kilka transakcji i taki atomic transfer, aby się wypełnił, potrzebuje po prostu, aby wszystkie te transakcje zawarte w jednym transferze się wykonały. To jest oczywiście pakowane tak zwanym batchem, czyli grupą transakcji, pakowane w transfer i przesyłane do zatwierdzenia po podpisaniu na blockchain. I taki transfer powinien być zrealizowany przez protokół w czasie poniżej 5 sekund. Żeby dać pełen obraz tak naprawdę, jakie to daje możliwości, taki Atomic Transfers pozwala nam na realizację projektów wykorzystujących Silk Road Trades, czyli takie łańcuchowe operacje zależne jedna od drugiej, czyli Alice prześle pieniądze Bobowi tylko wtedy, kiedy Bob zapłaci Claire i tylko wtedy, kiedy Claire zapłaci Alice. Także mam tutaj takie zamknięte koło, które oczywiście każda z tych trzech transakcji będzie opakowana w transfer, wysłana na blockchain i ona będzie spełniona tylko wtedy, kiedy każda z tych transakcji zostanie spełniona. Takie podejście pozwala oczywiście realizować tak zwane grupowe płatności, czyli idziemy sobie do restauracji, chcemy podzielić rachunek, każdy przesyła swoją kwotę, tworząc w ten sposób transakcję, z tego jest budowany transfer, a następnie jest to wywoływane, przesyłane oczywiście na blockchain, gdzie po poprawnej realizacji, czyli na przykład po sprawdzeniu, czy każde konto wysyłające transakcję ma odpowiednią ilość środków, ten transfer zbaczowany trafia na blockchain i następnie środki przesyłane są do odbiorcy. Podejście takie również pozwala na realizację projektów związanych z decentralizowanymi giełdami, jak i na dystrybucję płatności, czyli na przykład płaceniu, wykonywaniu przelewów do pracowników w zależności właśnie od tej umowy. I tutaj również mamy dobry przykład tak zwanego podejścia Developers First, czyli taki programista chcący zbudować coś na Algorandzie ma możliwość spojrzenia, w jaki sposób utworzyć taką transakcję, w jaki sposób transakcje połączyć w transfer, zgrupować je, w jaki sposób te transakcje mają być podpisane, czyli każda transakcja musi być podpisana przez adres ją generujący. Takie podpisane transakcje muszą być rzeczywiście zgrupowane i wysyłane jako transfer
na blockchain, gdzie po prostu zgodnie z algorytmem uzyskiwania konsensusu będą one zatwierdzane bądź nie. I trzecia istotna sprawa dla tak naprawdę osób chcących, rozważających chociażby tworzenie czegoś na danym protokole, to czy tak naprawdę mamy tu możliwość tworzenia tak zwanych smart kontraktów, czyli inteligentnych, cyfrowych, zdecentralizowanych umów. Jak najbardziej tutaj na Algorandzie jest taka możliwość. Mamy Algorand Smart Contracts. Realizowane one są w języku TEAL, czyli Transaction Execution Approval Language. Mamy możliwość tworzenia smart kontraktów właśnie w języku TEAL, jak i w jego odpowiedniku w Pythonie, czyli w PyTEALu. Taki program napisany w PyTEALu będzie później oczywiście kompilowany do tego TEALa i uruchamiany na blockchainie. Bardzo ciekawa, bardzo ważna informacja tutaj w tym okienku jest zawarta, czyli TEAL Guidelines, i to jest taki właśnie zbiór dobrych praktyk informujących programistów o tym, jak tworzyć te smart kontrakty, żeby nie były one skompromitowane. Jest to niezwykle ważna informacja. Myślę, że każdy tutaj z nas ma świadomość tego, jak obecnie wykorzystywane są źle utworzone smart kontrakty na Ethereum, do czego to doprowadza, do jakich strat środków. Dlatego tutaj od razu mamy taki guidelines. Programista algorandowy wie przynajmniej wstępnie, na co zwracać uwagę, jakie są dobre praktyki, w jaki sposób to robić, w jaki sposób tworzyć te smart kontrakty, aby ryzyko kompromitacji tego smart kontraktu zmniejszyć na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe. Także oczywiście tutaj warto również z tym się zapoznać, z tym guidelines, tworząc smart kontrakty na Algorandzie. Jeśli chodzi o same smart kontrakty, to mamy tutaj tak zwane smart kontrakty stateless, jak i smart kontrakty stateful. Co ciekawe, smart kontrakty stateless jeszcze są podzielone, i tutaj może właśnie skupię się na omówieniu tych podziałów, na tak zwane contract accounts i signature delegation. Contract accounts są to kontrakty, które są kompilowane, następnie umieszczane są na blockchainie, tworzony jest do tego kontraktu adres, czyli to również analogicznie jak na Ethereum, i ten adres może przyjmować, oczywiście może przyjmować algo, jak i może przyjmować Algorand Standard Assets, czyli te asety utworzone zgodnie z tym, co wcześniej powiedziałem w kontekście samych asetów. I tutaj widzimy tą taką interoperacyjność poszczególnych komponentów dostępnych na Algorandzie między sobą. Bo pamiętajmy, że te wszystkie cechy, czyli ASA, Atomic Transfer, jak i smart kontrakty, muszą ze sobą współpracować, muszą ze sobą dobrze współpracować, aby możliwe było budowanie dużych i złożonych systemów właśnie na protokole Algorand. I tutaj, kiedy taki smart kontrakt dostał adres, jest już na blockchainie, może przyjmować algo, czy może przyjmować asy. Taka logika kontraktu definiuje, kiedy te środki mogą być zwolnione, czyli kiedy z takiego smart kontraktu typu stateless te środki mogą być przesłane chociażby na inny adres. Natomiast jeśli chodzi o signature delegation, to tutaj tak utworzony kontrakt, jego zarządzanie może być również przeniesione na inny, czyli możemy delegować to, aby na przykład przesłanie tych środków było zależne od tego, czy taka operacja zostanie jeszcze podpisana przez jakiegoś multisiga, czy przez pojedyncze konto. Żeby to dobrze zrozumieć, może podam jakiś prosty przykład wykorzystania takiego stateless smart kontraktu. Będzie to na przykład okresowe płacenie rachunków, czyli jeśli obecnie mamy taką sytuację, że z naszego konta, dajmy na to co miesiąc, pobierana jest
kwota na przykład w ramach opłacania rachunku abonamentowego za telefon, to tutaj mając już możliwość tworzenia stateless smart kontraktów na Algorandzie, taka funkcjonalność również może być zaimplementowana. Czyli możemy napisać smart kontrakt, który zostanie zdeployowany, opublikowany na blockchainie Algorand i na przykład w momencie, kiedy my przelejemy na ten kontrakt Algo, będzie możliwe wysłanie tych Algo po otrzymaniu żądania przez dany inny smart kontrakt, na przykład detalizujący te zobowiązania ze strony firmy telekomunikacyjnej na ich adres. I to jest właśnie funkcjonalność, którą gwarantuje nam stateless smart contracts. Mamy tutaj również możliwość tworzenia stateful smart contracts, czyli jeśli tam byliśmy cały czas w obrębie konkretnego smart kontraktu, tutaj stateful smart contract, stateful smart kontrakty dają nam również możliwość dostępu do stanu. I tutaj stan zarówno globalny, czyli informacje zapisane na blockchainie i dostępne dla innych smart kontraktów, jak i lokalny stan wewnątrz smart kontraktu dla na przykład poszczególnych innych adresów. Takie rzeczy oczywiście również mają swoją analogię, jeśli chodzi o Ethereum. Dlatego tutaj Algorand, dając możliwość pisania stateful, jak i stateless smart kontraktów, myślę, że jest w pełni konkurencyjny dla Ethereum. I tutaj stan ten, jeśli chodzi o kontrakty stateful, jest oczywiście trzymany on-chain i najlepszym przykładem będzie tutaj jakiegoś rodzaju aplikacja do głosowania, gdzie mamy w smart kontrakcie możliwość interakcji z innych adresów i musimy wiedzieć na przykład, że ten adres już oddał głos w danym głosowaniu, czyli tam musi być gdzieś zapisane, że adres taki i taki jest odhaczony, jest zaznaczony jako już uczestnik tego głosowania i to możemy realizować dzięki temu, że mamy możliwość przechowywania stanu tego smart kontraktu, stanu różnych adresów. I teraz, tak, że tak powiem, najbardziej ciekawa kwestia, bo dzięki połączeniu tych trzech funkcjonalności platformy Algorand, czyli ASA, Algorand Standard Asset, Atomic Transfer, jak i smart kontraktów wpisanych na przykład w języku TIL, możemy to połączyć i utworzyć prostą funkcjonalność, która na przykład umożliwia głosowanie osobom posiadającym konkretny aset i w ramach na przykład oddania tego głosu otrzymania jakiegoś innego asetu, czy otrzymania pewnej części algo trzymanych na adresie danego smart kontraktu. I tutaj sam mechanizm głosowania będzie zaimplementowany jako właśnie stateful smart contract. Dany adres będzie uprawniony do udziału w głosowaniu dzięki Algorand Standard Asset. Natomiast dwie transakcje sprowadzające się do oddania głosu, jak i do otrzymania algo za ten głos, będzie realizowane w postaci Atomic Transfer. Tak tutaj pełna ścieżka, pełna funkcjonalność zaimplementowana w oparciu o język TIL jak najbardziej jest zachowana. Oczywiście tworząc smart kontrakty mamy możliwość ich debugowania, czyli sprawdzania stopniowo tego, w jaki sposób taki smart kontrakt działa w poszukiwaniu błędów. Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o takie wprowadzenie do tworzenia na Algorandzie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tego typu serii, czy po prostu będziemy próbować coś na Algorandzie budować, bo żeby zacząć coś budować, potrzebny jest tu jeszcze przynajmniej jeden czy dwa filmy omawiające same konta na Algorandzie, czyli accounts, jak i transaction, oraz
wykorzystanie chociażby Algo Signera, czyli odpowiednika takiego MetaMaska. Myślę, że Algorand jest ciekawą platformą, ciekawym protokołem, na którym można już zbudować dosyć zaawansowane projekty znane nam z Ethereum. Także na ten moment to już wszystko. Zapraszam do komentarzy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.